Witam. Powiększę by tak miał planowanie kleić na przemian jeden dzień okręt podwodny, drugi dzień ten zestaw, także muszę to pogodzić moje hobby razem, czyli no wichra chcę skończyć w ogóle w całości, dopiero potem zacznę robić to, no i ten moduł pan planuje z pewnicy zaczęty przynieść do dokończenia, żeby zobaczyć co działa. To właśnie chcę zobaczyć, pokazać jakie są tutaj części. To jest wydawnictwa Sklej Model, model wydany niedawno, 34 numer, a 6/2023. Tutaj mam w ogóle pokazane jak skleić wagony, są akurat bochuny piętrowe, mamy też ja coś to przygotowałem, może pokażę. Tutaj widzimy wózki i tylne ścianki wagonu osobowego bochuny, są 4 sztuki. To jest jednostka, zestaw jaki jeździ na Hel, składzik, czyli wagony w malowaniu Istonka w Polregio. Są to 4 bochuny i 4 bochuny i Bonanza. Tu widzimy akurat wagon numer 1. Także ja będę kleił w takiej kolejności, tak żeby stworzyć zestaw, czyli pierwszy wagon to skleję sobie piętrowe bochuny 2, potem Bonanza, potem kolejne bochuny 2 i na końcu stoleczkę. Tak mam naszykowane. Także tu mam piętrusy bochuny, a tu mamy, widzimy, Bonanzę. Także będę miał fajny wagon Bonanzę też sklejony. Oczywiście będę go robił w wersji jeżdżącej. Wersja jeżdżąca będzie na bank. Ale wersja jeżdżąca stonka będzie jak dumny bez napędu, nie? Ale będzie piękna stoneczka, którą będę robił. To jest po góry coś ściągnięte z tych stonek, które się ukazywały przedtem, PKP Cargo SMK, a to jest SU, nie? SM42, a to jest SU42. Ja się nie wiem, czy nie powinno być po tym właśnie, czy nie powinna być w ogóle ona inna, bo on jest po prostu zrąbane stonki manewrowej, a stonka pasażerska, jak i stonka uniwersalna, to czasami z tyłu chyba ma za kabiną taką małą część, której tutaj nie ma, czyli to jest wszystko ściągnięte z SM-ki, nie? A nie, dobrze, ma, ok, ja tego nie zauważyłem. Część 12 właśnie, czyli będzie elegancko. Czyli będzie cały komplecik. To właśnie na zdjęciu tego akurat nie widać, ale widzę, że to jest do sklejenia. Numer, część 12. To jest jak skleić Bonanzę, to jest jak skleić lokomotywę. I tutaj widzimy, przepięknie tak się będzie prezentować. I tutaj mamy modele, które się już ukazały. Czyli też ukazał się niedawno ta kibelek Dolnego Śląska i stonka w malowaniu Polset, ale to bez wagonów, sama lokomotywa. A tutaj puszczę sobie BR218 lokomotywę z piętrusami. Miałem to przygotowane chyba już tydzień czasu, ale nie miałem czasu się w ogóle bawić. Tylko teraz przy okazji prezentacji to opuszczę, bo chcę go schować, dlatego że są tory do czyszczenia. Ale w środę jadę z żoną do szpitala po raz kolejny, tym razem na wizytę przedoperacyjną. I w październiku, początek października, będzie operacja na nogach miała moja żonka.
Także krótka jazda z piętrusami. Krótka jazda z piętrusami. Elegancko. Bombardiera. I jeszcze raz. To się teraz będę prezentował. Każdy model kartonowy zaprezentuję, który będę przed klejeniem, czyli pokażę całą wycinankę. Tak jak to robię z okrętami, tak też pokażę każdą w ogóle wycinankę, jak to wygląda właśnie przed sklejeniem, a potem zobaczycie po skleju. Także na bank będzie to model wersja leżąca, ale mam tylko dwa kompletne wózki, czyli na dwa wagony, także dwa wagony będą zrobione i będę się musiał dokupić po prostu sobie jeszcze trzy kompletne wózki, żeby skleić jeszcze trzy wagony. Dobra, to na razie, trzymajcie się, hej.